kupiłem tak tani mikrofon, jak tylko mogę. Potrzebuję obudowy, metalowej obudowy mikrofonu do takiego projektu wykonywanego dla testów, dla zabawy. Dlatego znalazłem ten mikrofon, który podobno jest sprzedawany, był sprzedawany w Biedronce. Znalazłem go w internecie. Kosztował 69 zł, 73 zł, jakoś tak. No ponieważ go kupiłem, no to i sprawdzę, tak, co jest wart, co sobą reprezentuje. Zupełnie z ciekawości. Nawet, proszę bardzo, nie dość, że studyjny, to jeszcze certyfikowany. Tutaj parametry, które są wskazane, mogą sugerować, że jest to nawet jakiś markowy produkt, aczkolwiek pierwsze otwarcie tutaj tego pudełka, to myślałem, że dostałem jakiś produkt z odrzutu, ze zwrotu, ale okazało się, że nie, wszystko było zapakowane. Celowo będę milczał przez chwilę, żeby posłuchać sobie, czy są szumy. To jest czuły mikrofon. Oczywiście zasilanie Phantom. Bez tego nie działa, to tak uprzedzam. Jakby ktoś się skusił. To jest ciekawy kabel, ponieważ wyglądał, jakby można go użyć do systemów zbalansowanych. Ogólnie robi to dobre wrażenie. Tutaj te ramię jest nawet. Duże, dobre wrażenie robi ta łapka do mocowania, ten zacisk do mocowania do biurka. Sam mikrofon, to co było dla mnie bardzo ciekawe, z czego jest wykonany, ponieważ potrzebuję metalowego. Och, gąbka. No kawał gąbki dali. Przewód, no cóż, przewód jest i low i high, tak opisane, oczywiście bez żadnych konkretów, na przykład jakie tam żyły są zastosowane, jakiej przekroju. Ten kabel myślę, że użyję w jeszcze innych projektach, tylko muszę zobaczyć, jak jest rozpisany. Kabla mikrofonowego akurat w tym momencie nie podłączyłem. Cały mikrofon jest podłączony po prostu w zastępstwie mojego standardowego mikrofonu. Więc w tej chwili to, co słychać, to mówię właśnie przez ten mikrofon z Biedronki. Tak to będę go określał. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Koszyk standardowy bardzo mocno zaciska. Gumki zapewne po roku padną. Chińczycy jeszcze nie potrafią robić dobrych gum. Ramię, tak jak mówię, no to jest najtańsze ramię, które można użyć do mikrofonu. Jest raczej to zupełny low-end, ale mimo wszystko robi dobre wrażenie. Tutaj ten zacisk się nie wygina, trzyma ramię, także to jest fajne. Widywałem o wiele gorsze. Staram się tutaj patrzeć na wskaźniki i nie przesterować. Spróbujemy troszkę bliżej. Teraz będzie lepiej bas słychać, o ile nie przesteruję. Nie. Widzę, że tutaj kompresor, wszystko jest, tylko mówię trochę ciszej. O, proszę, może będzie słychać, to jest sprężyna od ramienia. Ten pogłos. Dobra, ale wróćmy do tego, co widać na filmie. Koszyczek jest z metalu, przyciągany jest przez magnes. O dziwo, w środku w koszyczka jest bardzo dużo gąbki. Sama wkładka tutaj mikrofonowa też jest przykryta blachą. No, według mnie to raczej pogarsza tę jakość dźwięku. Płytka jest nieumyta, jak widać, za dobrze. Ja tutaj widzę pewne perspektywy w tej płytce, ja ją umyję. A perspektywy polegają na tym, że zaskakująco kiepski układ jako wzmacniacz operacyjny tutaj użyto. Tutaj widać chyba ślady rdzy po topniku. To też trzeba zmyć. No nie, nie fajnie. Postaram się nagrać to dosyć dokładnie, bo chcę mieć dokumentację tej płytki i układu ścieżek i użytych elementów. No właśnie, ten wzmacniacz operacyjny, to takie to ja mam w miernikach. To jest naprawdę coś, co się nie nadaje do audio. Spróbuję go zastąpić czymś innym. Tak sobie myślę, że jak znajdę kiedyś wolną chwilę, to może spróbuję coś takiego zrobić. Tutaj też jest wzmacniacz. Jest tranzystor, zapewne FET. Nie przywiązywałbym się do tego, co tam jest na nim namalowane. Wiadomo, że całość jest sprowadzona z krainy podróbek.
No okej, okay, no żadna wielka filozofia, aczkolwiek jak ja teraz podczas nagrywania się słyszę na podglądzie tutaj na odsłuchu, to całkiem przyzwoicie. Spodziewałem się dużo gorszej jakości. Jest jakiś tam szum w tle, ale nie tragiczny. No dobra, tyle środka. Wkładka nie za duża, natomiast to było dla mnie krytyczne. W najtańszych konstrukcjach tutaj korpus często jest z plastiku, tu jest aluminiowy, a tutaj jest wręcz porządny, wyfrezowany element z aluminium. Także to ekranowanie jest fajne. Góra stalowa, tutaj aluminium, jest dobrze. Mam dawcę na obudowę, ale brzmi całkiem. Także zobaczymy. Na pewno środka nie wyrzucę w tym momencie, z tego co słyszę. Zobaczymy jeszcze później na nagraniu, jak to wygląda. Z ciekawostek jest numer partii. Numer partii by sugerował, że jest kontrola jakości. Ach, no i za chwilę pokażę, jak wygląda moje stanowisko pomiarowe, ale musiałem rozebrać mikrofon, żeby zobaczyć, w którą stronę mówić, ponieważ nie ma oznaczenia, gdzie jest przód wkładki, więc musiałem zobaczyć, że naklejka u mnie jest z tyłu, ale i tak potwierdźcie to. No i tak wygląda stanowisko, z którego teraz mnie słychać. I to koniec tego przeglądu.